Aplikacja MyTalent na dobre zadomowiła się w częstochowskich szkołach. Tym razem główne źródło z wykorzystaniem sztucznej inteligencji trafiło pod strzechę drugiego liceum imienia Romualda Traguta. Ten program jest pomocny dla każdego mojego ucznia, mówi dyrektor liceum. Jeżeli nawet osoby będące w liceum, nie ukrywam, że wybierają profile, bo już mają te ukierunkowane swoje decyzje. Pójdę na takie stadia, takie. Natomiast to też nie jest tak do końca, że on wybiera już te studia, bo wybiera te przedmioty, które lubi, tak? Które mu pasują, z których osiąga dobre wyniki. A ta aplikacja pozwoli im odpowiedzieć na to, jakie są ich mocne strony, do jakiej pracy w branży mają predyspozycje, ale również gdzie się mogą odnaleźć. Młodzież skorzysta, bo młodzież też z wielką taką ciekawością do tego podeszła. Po rozmowach z nimi widzę, że to ich ukierunkowuje. I dzięki temu oni będąc w szkole średniej mogą już pomyśleć o kierunku studiów, który faktycznie będzie bliższy, tak? Im tutaj ich predyspozycją. Aplikacja niewątpliwie sprawdza się. Pozwala na odkrywanie drzemiących pokładów umiejętności młodych ludzi czy sposobności odnalezienia się w życiu zawodowym. Świadczy to jednym. Zrealizowaliśmy założenia, które mieliśmy z miastem Częstochową i z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem. Chyba najcenniejsze w tym to, że po prostu młodzi ludzie są w stanie odnaleźć swoje obszary zawodowe i swoje kierunki, w których w życiu powinni podążać. Z pewną nieśmiałością, ale ogromną ciekawością test na sobie przeprowadzili sami pedagodzy. No i wyszło, że chyba jestem w dobrym miejscu, na właściwym stanowisku, aczkolwiek kilka aspektów mocno mnie zaskoczyło i będę musiała popracować w niektórych obszarach. Ja też sam wypełniłem tą ankietę, mam tam doświadczenie przeróżne. Nie ukrywam, że bardzo mi się podobało, mimo że ja już tam wiele rzeczy robiłem. Ale pewnych ciekawostek o sobie, tak, się dowiedziałem. Czy zatem młody człowiek przy wyborze swojej ścieżki zawodowej powinien kierować się aplikacją sztucznej inteligencji, czy jednak naturalną swoją intuicją? Ja myślę, że powinniśmy to wyważyć. Ja osobiście też byłem zaskoczony niektórymi obszarami zawodowymi, natomiast w perspektywie lat tak naprawdę ja je wykonywałem. Po części bądź nie, natomiast są to składowe pewnego ogółu. Bo my mówimy dobrze, no tam faktycznie zawód, praca. Natomiast tu oni mogą wybrać studia, ale oni również już mogą o swoich mocnych stronach zacząć uczyć się rozmawiać, zacząć o nich mówić, ale również tworzyć swoje pierwsze CV. Bo studia wcale nie oznacza w większości przypadków to, że ja tylko studiuję. W tej chwili trzeba również liczyć się z tym, że część osób studiuje, ale również też pracuje.